O, ja jestem szeryfem! Znowu szeryf! No może tym razem nie umrę na samym starcie. Jak będzie jakieś zgłoszenie ciało czy coś, to ja powiem, to ja jestem szeryfem! Pierwsza rzecz. Aha. Dobra, mamy inżyniera. Lecimy. W takim razie. To bardzo ważne, od razu zaklejmować szeryfa. Nie żyje białe. Dobra. Robimy sobie command taski. Ktoś obok nie przechodzi. Okej, okay. Oni nie mogli zabić. Ja bym poszedł na lewą stronę sprawdzić, czy nie ma tam ciała gdzieś. Albo o kurde. Za późno trochę. Dobra, pójdźmy do weaponsów. Oho, VGZ wygląda podejrzanie. Wygląda jakby się na mnie czaił. Nie ma tu ciał. Pójdźmy na butle. O, dwa nisza. Dobra. Nie, 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 nie będę czekał. Po prostu trzeba od razu powiedzieć, że to ja jestem szeryfem. Powinienem walnąć VGZ-a w sumie, jak tak teraz sobie myślę. Na pewno był zdrajcą. To jest urodzinowe szczęście, słyszałem o tym. No wczoraj, czy ty zamierzasz kiedyś zgłosić to ciało, czy nie? Powiem więcej, Nafcia. Widziałem to na kamerach. Czy Nafcia zabiła? Bo nie, biegała wokół ciała i nie wiem, co ona próbuje osiągnąć. Właśnie też nie wiem, co próbuje osiągnąć, czy ona gesteruje, czy o co chodzi. Ale to znowu tylko wrodę pod rząd? Problem jest taki, że za... Ja do niej dobiegłem pierwszy raz, potem Time Lord wziął, odpalił jakby cofkę i potem widzę ją drugi raz przy ciele i się zastanawiam. O co chodzi? Nafcia? Na kamerach nie było widać cofania niestety. Nafciu? Ale... To znaczy ja chciałam szukać osoby, która znajdzie to ciało, która mogła znajdzie zabić to ciało, Nafcia. Dobra, Nafcia gra bardzo obvious jestera i musimy zdecydować, czy jestem postarem, czy jesterem. Nie, ale ja chciałam po prostu sprawdzić, mi się wydaje, nie jestem właśnie też mi się wydaje, że może być jesterem, bo to jest dziwne. I naprawiłam światło na samym początku. Dobra, jeszcze klejmuję inżyniera. Ale wiecie co, mi się wydaje, że Nafcia może być jesterem, bo kto normalny biegałby wokół ciała? No ale dwa razy pod rząd jestera? Debil! Ale, no ale to może być, co nie? Więc halo, albo to jest taka... jestem inżynierem, naprawiłam wam światło no, i do jest tego inżynier na pewno, Zacha ale... Zacha mnie widział na samym początku, jak skakałam przez Benta w adminie. Czy ktoś inny klejmuje inżyniera? Nie, klejmuje, ale w sumie trzy osoby nie żyją, a światło było naprawione. Trzy osoby nie żyją i możliwe jest to, w ogóle gdzie są te trupy, bo ja biegam. My z Vladim przebiegliśmy przez Specimena, tam nikogo nie było, a później pobiegliśmy przez admina, tam nikogo nie było. Nie, zmieniłem zdanie. Są trzy trupy, nie ma co się... Albo na dole mapy, w jakichś weaponsach, albo komsach, albo po dwa, albo klejmuje szeryfa, to ja to jest klejmuję. Albo w labie, ponieważ ktoś mógł za nami zabić, to był graf. No tak, ale my przebiegliśmy z Bladim. Tak, cały czas biegaliśmy. Ogólnie po lewej było jakieś ciało, bo ja nic tam nie widziałem w O2 teraz. A co jeżeli mamy duo impostorów albo impostor lover? To znaczy Nafcia, to ty byłaś przyłapana przy ciele, zatem nie wiem jak chcesz rzucić dwóch niewinnych crewmate'ów robiących sobie taski i próbujących dowiedzieć się gdzie są ciała. Czy ktoś widział... Po prostu was widziałam, czy ktoś widział diabła albo grafa? Daje możliwość. Ej, wy też tak macie, że jak słyszycie Mandzia, to słyszycie czy jest impostorem czy nie? Ten, czy ja mam takie dziwne? Tylko ty. Masz tak. Generalnie Nafcia wcześniej, mijałem chyba Nafcie, mijaliśmy, to Nafcia biegła z diabełem. Nafcia widziałem przy witalcach, jak stała nie wcześniej. Nie wiem właśnie, czy to jest tak, że faktycznie ona robnęła. Mi się wydaje, że ona jest jesterem. Jestem inżynierem. Ale nikt inny nie klejmuje inżyniera w sumie z drugiej strony. No nie, ale wiesz, na początku jestem świata inżynierem. Były naprawione. No ale były naprawione. No, no to dobra, to zobaczymy, dobra, no to zobaczymy, hej, wszyscy no to zobaczymy, czy ona jest jesterem na 100%, ponieważ wszyscy skipnęliśmy i dostała jeden głos. Czyli na siebie pewnie zagłosowałam. Nie, ja skipnęłam. Jestem inżynierem. Jestem inżynierem. Runda jest! Jest inżynierem, PPG. Dobra, jeszcze jest cooldown.
Dobra, wejmijmy pierwszą lepszą osobę, która mi podejdzie pod celownik. O! Ups! Sorry, do tego ghosta, ale nie mogłem się powstrzymać. Ej, nie, ale to... Nie, Bloody chodził, zabijał, a Mandzio za nim czyścił ciała. Ogólnie powiem jak to u mnie... Ja tak sobie myślę, jako szeryf, tak, a walnę sobie kogoś. Ja akurat wpadłem na nafcie i ją zabiłem, ona była jesterem. Nie. Na koniec przegrać... Była jesterem? Tak, była jesterem. Ale to jest... Przegraliśmy rundę. Była inżynierem, naprawiła światło w nowo. Cooldown altruisty, jakby zamiast jeszcze wskrzesić kogoś, no to jakby sam siebie zabiłem i to już zaliczyło jako utratę właśnie jednej osobie. Takie pytanko, bo mi się wydaje, chciałeś wskrzesić nawcze. Ale wiecie co, mi się wydaje, że to tak nie powinno być, bo jako szeryf powinno się móc zabić jestera. No zabiłem go, zabiłem właśnie wpadkę, ale znaczy nawcze jestera. Ale nie była jesterem, tylko była glitchem i zabiła sobie diabła. Uwaga, w konfigu, szerif kills jester on, szerif kills glitch on, szerif kills arsonist on. No zabiłem nawcze po prostu i... A, po prostu. No i tyle, jakby żyłem. A VGZ podbiegł, chciał krzesić nawcze i umarł. No to znaczy, wiesz co, Bloody, można powiedzieć? Pozamiatane. No. Nie, pozamiatane, tak totalnie. Czyliście, chłopaki, to zrobiliście. Mega, tak się mocno wkurzyłem, że nawet na was nie zwyzywałem. Byłem torch inżynierem, cholera. Kurde. I mnie Bloody zabił w adminie, jak wchodziłem do... Tu nie w adminie, w specimenie. Mówię, mam nadzieję, że Bloody nie wejdzie. Nagle wbijam Mandzie z jakimś kurwa Mandziem. Bloody z Mandziem, tfu. Startujcie. Let's I go. Na kafelku widzę. Czyli siedzieliście w specimenie i tam zabiliście. Tak. No właśnie. Dobra. Time Lord. Rewind time. YouTube Rewind. Robimy downloadzik. Zgaśnie światło, poczekamy na jakieś 3 sekundy od zgaśnięcia światła albo 5 i cofniemy czas. To jest plan. Rewind time! O nie, kamuflażysta, gorzej. Nie, szybciutko, o Jezus. No, znając Bloody'ego pewnie w specimenie. Nie, pod labem. Pod labem. Wydaje mi się, że widziałam żółtą dupkę Mandzia. No. Wydaje mi się, bo... Mandziu, powiedz coś, proszę. Mówię. A mogę tylko powiedzieć do końca? Akcja była taka. Zbiegłam pod laba, żeby biec do Vitalsów. Ktoś zabił Bloody'ego jeszcze przed kamuflażerem. Zniknął, dlatego że próbowałam go szukać naokoło. Wydaje mi się, że Mandzio zniknął zaraz po killu. To już wam powiem, Mandzio nie mógł tego zrobić, ponieważ ja jeszcze przed kamuflażerem minąłem się z nim przy wyjściu z admina. Teraz tak, kto był tam po lewej na dole? Ty byłeś Graf i był Zero? Jeszcze przed kamuflażerem. Przy świeciach? Tak, przy świeciach. I minąłem dużą wpadkę od razu później. Ja byłem też. Byłem. Czekajcie, to policzcie kogoś, kogo nie było, bo ktoś musiał pobrać moją próbkę. Ale nie byłeś śmieci. Niby diabeł, Zebo, ja. Gdzie niby byliśmy? Bo dwie osoby we mnie biegły tak na początku. Grafa i widziałem Zeba. Ej, biega nie widziałem. Ja byłem przy śmieciach. A mi się wydaje, że ty chyba wbiegłeś we mnie tak na hama na początku. Nie wbiegłem na ciebie na hama, nie ma szans. Pięć osób pobiegło na górę, pięć osób pobiegło na górę, a kilka osób pobiegło w dół. Dwie osoby wbiegły we mnie takie na hama. Wydaje mi się, Ejbi, że byłeś jedną z nich. Nie wbiegłem w ciebie na hama. Timing się zgadza, Zacha, dlatego że ja nie zgłosiłam ciała od razu. Jeszcze zdążył kamuflażer wlecieć. I zdążyłam poszukać osoby, która była naokoło tego killa. Problem jest taki inaczej. Jest taka możliwość. Jest jedna rzecz, że ja z Mandziem się minąłem w drzwiach. I to jest takie miejsce, że ciężko mi określić, czy on mógł wywentować z jednego albo z drugiego miejsca, bo przy adminie są dwa miejsca do przewentowania z meda. I stąd też jakby albo idealny timing na spotkanie się, ale po prostu, no mówię, no troszkę unlucky, jeśli o to chodzi.
No, możliwe. Znaczy, ja od razu zrushowałem sam dół, dlatego że nie chciałem zostać zabity, bo zawsze w pierwszej rundzie, jeżeli się nie chowam, to zazwyczaj ginę z rąk impostora i zacząłem się chować na dole. Mantur i teraz mnie zabił w specimenie w ostatniej partii. A Bloody chodzi do specimena. A Bloody nie zginął teraz w specimenie. No, nie zginął. No, dlatego jesteś w miarę clean. On brzmi legit. Czemu Bloody w ogóle nie biegał do specimena w tej rundzie? Co się stało? Dziwne. Może Bloody miał jakoś... Może był glitchem i ktoś go ubił. W ostatniej rundzie to akurat... Jakby Bloody mógł mówić, to by pewnie powiedział takim głosem coś ciekawego. Tylko on to potrafi. Może nie tyle ciekawego, co coś od czapy. No to bliżej. Nie, kilku downu chyba nie cofam. Czy wpadka jest ogromna? Tak to wyglądało. Dobra. Cofniemy sobie czas. Aha, kamuflaż się odpalił. Co to jest? Kto tam był? Ja kurde, teraz trzy osoby zginęły. No i z tym reportem, Mandzie, nie rozumiem. Nie rozumiem teraz, dlaczego to reportujesz w momencie, kiedy dopiero co włączyliśmy światło i skończy się kamuflaż, żebyśmy cokolwiek wywnioskowali. To jest Mandzie, moim zdaniem. Tak, to jest Mandzie. Mandzie nie zgłasza na kamuflażerze. Ale skończył się już kamuflażer. Zgłosiłem, jak się skończył kamuflażer. Jak ktoś zauważył się, byście zobaczyli. Ale tam, gdzie ja stałem, to w ogóle nikogo nie było, bo ja znalazłem przy komsach, przy lampie do komsów. Jakiej lampie? No tam, gdzie a, się te kompsy naprawia. Po lewej? No, nie, tam, gdzie się kompsy naprawia. Inne ciało zgłosiłeś? Ja czerwone ciało zgłosiłem. Czerwone? To no jest to... diabo. W sensie nie, to jest Zeba znalazłeś. Ja widziałem, guys, Zeba znalazłeś. My znaleźliśmy ciało diabeła. Ja widziałem Mandzia i on dopiero tam wybiegał jakieś 3 sekundy temu. Zatem nie, ja nie wiem, gdzie jest drugie ciało, ale zgłosiłem przy komsach ciało po tym, jak już zostało zapalone światło, jak zszedł w kamuflażu. Wydaje mi się, że Mandzia może tego killa nie walnął, ale pewnie walnął kogoś innego, tak mi się wydaje. Bo my w trójkę, kurczę, u nas może być, w sensie Zacha, Nafcia, ja, może u nas być jeden killer, ale wydaje mi się, tak, że z tych innych killów na pewno jest Mandzia. Jeśli to jest inne ciało, to w takim razie musi być taka sytuacja, że w naszej trójce jest jeden killer, tak, oraz w duo Mandzio oraz Graf jest drugi. Ogólnie no to teraz padły cztery kille. Jeżeli padły teraz cztery kille, dwa OGS, bo czyli trzy, były trzy kille i lover. Czy szeryf kogoś zabił? Czy szeryf spróbował kogoś strzelić? Może próbował i sam walnął samobójstwo. Słuchajcie, bo skoro są cztery kille, to jest tak. Myślę, że na 100% możemy założyć jedną rzecz, że jedna z klas zabijających impostor albo glitch umarł. Jest na to bardzo duża statystyczna szansa. Dlaczego? Czy ja wiem? Ja bym tego taki takiego przekonany. Takiego powodu, że jakby jeszcze żyło dwóch impostorów i jeden glitcher, w sensie, to... jeżeli żyje w tej chwili dwóch impostorów, to i tak umieci przegrali na następnej. Bo jeżeli żyje dwóch impostorów i jeden glitcher, to wtedy statystycznie ja musiałbym być jedną z tych postaci, ja bym wtedy nie reportował ciała. A skoro ja nie jestem, wy chcieliście zreportować, bo mówicie, że macie tam gdzieś ciało, to oznacza to, że musi być tylko maksymalnie dwie klasy zabijające. Jedna osoba z klas zabijających prawdopodobnie już nie żyje. Nie byłbym do końca tego przekonany. Możliwe, że jeden impostor był w miłości. Nafcia, przestań tak na mnie nawalać, bo prawdopodobnie... Jeżeli mnie gdzieś widziałaś, mamy? To prawdopodobnie Glitch wziął tego, się przebrał za mnie i zabił. Wtedy mnie widziałeś, skoro uciekał. Ja się minąłem wtedy z Zachą i to nie mogę być nie ja. Nie było nikogo, dlatego, ja skipuję to. Wydaje mi się, że nie można tego skipnąć. Nie można tego skipnąć. Co wy robicie? No przecież co wy robicie? Nie chciałem zostać wypierdzielony, przepraszam, co że na to jest twoje życie. Jezu, o nie, no ale że druga osoba też skipuje. No dwóch impostorów pewnie skipnęło, trzeba to zgłosić. Dobra, poczekamy, 22 sekundy trzeba. Spokojnie, zdążymy cofnąć czas, a wydaje mi się, że Graf chce kurde mnie walnąć totalnie. A nie, on mnie skakował! Nie mogę nic zrobić! Graf mnie skakował! Help me! Spierdzielaj! Spierdzielaj! Nie dam! Napraw ktoś te komsy! Ja pierdzielę! Mamy ciało. Czy mam pytanie, słuchajcie, czy Time Lord może cofnąć tego, komsy?
Zacha był ze mną. Zacha, musimy wygłosować Mandzia, ponieważ moim zdaniem jest on superem, a Graf albo... Nie było żadnych rowersów, czyli zabostrzelił w kogoś. Glitchem. Już powiem, o co chodzi. Mandziu, ja myślę, że wiesz o tym, że imposter nie mogłem guzika. Wolałem uciekać. Nie, ja nie mogę, ja... Nie, Zacha. Naprawiłem te komsy. Już znalazłem częstotliwość, cofnął mnie Time Lord i musiałem w innej tego częstotliwości to naprawić i nie udało mi się tego znaleźć. Nie ma takiego. No jasne, Mandziu. Była inna częstotliwość. Była inna częstotliwość. Zacha, co ty teraz odpalasz? Graf, naprawdę ty też na mnie? Tak. Tak. Tak myślałem, że Mandzia tutaj. Naprawdę, że Mandzia raczej jest impostorem. Kurwa. No i zostaje Graf. Graf Hacker. Hackerman. Zobaczymy. No wygra to. Wygra, nie ma szans. Ajajaj, ale wpadka jest duża. Grafik. Każdy spamował. Okej, GG, jakbyś nie miał Zacha tarczy, to bym wygrał, GG, bo jestem glitchem. GG, Grafie? No. Ale zielone światło było. No, chcesz się zemścić na medyku? No, w sumie. No to dawaj. Na skipa czy na nafcie? Nie, na nafcie. Dzięki. No. Dam ci to wygrać, dam ci to wygrać. A nie, jaką masz rolę? Jaką masz rolę, Zacha? Jak ci mam to dać wygrać? Wiesz jak. Nie wiem właśnie, wyjść? O, nie. A nie można głosować podczas tego. Dobra, impostorom nie oddamy chyba. Zacha, ja naprawiam runda lewą, jest! A ty naprawiasz prawą. Runda jest! Przyjacielu. Kraw. Po robocie. Zacha powie, żeby Graf na niego zagłosował. Dobra, na mnie głosujemy. Na mnie! Jesteś Jesterem? To ja naprawiłem. Hej. To ja naprawiłem. Na mnie głosujemy. Trzymaj tego Wina Zacha. Na mnie głosujemy. Na mnie. Kurde. No nie! Już nikt nie ma przycisku. Znowu chcesz tabelka? Nie mam przycisku, czy to będzie nieskończony remis? No to teraz gra wygrałeś chyba. No dobra, ktoś winny jeżeli wygrać. Muszę. Jeżeli nalegasz. Impostarze nie mogą. Impostarze nie wygrają, nie. Graf! Biją się o wygraną. No nie, mu nie! Graf! A Graf... Zmienił się w nawcie. Co za głupia runda! No bo Jester i Steel, Glitch. Bo Glitch wygrywa wtedy, kiedy zabije wszystko. Ale Zacha, mogłeś powiedzieć, że jesteś Jesterem, to by na ciebie zagłosował. Ale wymyśliłeś tą akcję z komsami, gościu. Co by się stało? Ja byłem zamknięty w adminie, Graf mnie zhakował, nie mogłem nic zrobić jako Time Lord. No co ty gadasz? No może naprawić. Nie, słuchaj, naprawdę było tak, że ja to naprawiałem, już miałem dobrą częstotliwość, miałem zostawić i został cofnięty czas i się zmieniła częstotliwość. Naprawdę. Mi się może zesrało, bo na airshipie impostor nie może naprawić. Tutaj może. Tak, na airshipie nie może. Man,